Fundacja Słowo i Kropka oraz Nasze Czytanie.pl zapraszają na bajkę. Rokita. Czyta Irena Lipczyńska i Paweł Wódczyński. Diabeł Rokita podobne miał upodobania do Boruty. Tylko nieco smuklejszy był, a nawet, można rzec, chudszy, bo też mieszkał w znacznie uboższych stronach, na Rzeszowszczyźnie, Podkarpaciu, w Galicji. Ubierał się na polską modłę, to wyglądając jak szlachcic, to znowu jak ubogi chłop galicyjski. Chłopów, i to właśnie biednych, najczęściej brał w opiekę i obronę, podobnie jak sieroty i wdowy. Za to dla chciwców i nieuczciwych łotrów nie miał litości. Powiadają, że kiedyś pewien wieśniak z podrzeszowskiej wsi tak wielką cierpiał nędzę, że musiał ją wykrzyczeć. Poszedł na brzeg pobliskiego wąwozu i zaczął wyrzekać na zły los. Haruję od świtu do nocy i moja żona także, ale złe się sprzysięgło. Inwentarz zdycha, uprawy marnieją, dziecka chore. No, już tak nie narzekaj. Odezwał się ktoś nagle. Zaskoczony chłop obejrzał się za siebie i zobaczył Rokitę we własnej osobie. Diabeł jednakże wcale nie wyglądał strasznie, przeciwnie. Z ubioru i postawy bardzo był podobny do galicyjskiego wieśniaka. Słuchaj, pożyczę ci pieniędzy, zaproponował diabeł. Bez żadnego procentu, żadnego celografu, tylko na słowo. Musisz dać słowo, że o wyznaczonym dniu i godzinie wszystko mi oddasz, co do grosza. Inaczej porwę twoją duszę do piekła. Na to nie trzeba cyrografu. Chłop zgodził się. Pożyczone pieniądze spożytkował znakomicie. Dziś powiedzielibyśmy, odbił się od dna. Wkrótce zapomniał o nędzy i nawet się nieźle dorobił. O oznaczonej porze stanął nad wąwozem z pieniędzmi, chcąc je oddać. Rokito! Hop, hop! Gdzie jesteś? Krzyczał. Nie ma Rokity. Nie ma już Rokity. Bo go najjaśniejsza zmogła. Odpowiedziało mu diabelskie echo w jarze. Zadumał się wieśniak, a potem razem z żoną uradził, że trzeba pożyczkę oddać najlepiej najjaśniejszej. Chłop oddał zatem pożyczkę, wrzucając pieniądze do kościelnej skarbony jako dar dla najuboższych. Jednak wieść o tym, że mu pomagał miejscowy diabeł, obiegła już okolice i o wieśniaku zaczęto mówić Rokita. Do dzisiaj sporo ludzi nosi to nazwisko. Czy diabeł rzeczywiście zniknął? Podobno w Domaradzu koło Brzozowa czatował na bogatych kupców, a co im zrabował, to rozdawał biednym. W innym miejscu namówił pewnego chłopa do gry w karty. Najpierw go podpuścił, pozwalając wygrać, a potem ograł ze wszystkiego. Z pieniędzy, wozu i konia, domu i gospodarstwa. Podobno Rokita nieopatrznie wygrał przy tym żonę wieśniaka, która tak obiła nieszczęsnego diabła, że uciekał, gdzie pieprz rośnie i nigdy się więcej nie pojawił. Mówią też,
że Rokita szczególnie się brzydził krzywoprzysięstwa. Jeżeli ktoś świadczył w sądzie nieprawdę, mógł być pewien, że dostanie się w łapy czarta. Pomyślelibyście, że diabeł może stać na straży sprawiedliwości? Więcej na naszeczytanie.pl